Prawdziwym strzałem w dziesiątkę okazały się Mistrzostwa Ziemi Łódzkiej Taekwondo, które w minioną niedzielę rozegrano w hali Wozir. Tak jak widzicie Państwo, zebrało się grubo ponad 200 zawodników i zawodniczek. No i rywalizujemy już pomalutku. Jak wy to robicie, że przyciągacie do swojej grupy tych najmłodszych właśnie, zarówno dziewczęta, jak i chłopców? No przede wszystkim są dla tych dzieci grupy szkoleniowe przygotowane z odrębnym planem treningowym. Co rok ten plan jest modyfikowany, praktycznie co miesiąc wchodzi coś nowego, ponieważ trenerzy Polskiej Federacji Taekwondo mają comiesięczne szkolenia i omawiamy pewne rzeczy, dokładamy jakieś nowe pomysły, wcielamy do pracy naszej. Zresztą nasz prezes, pan Piotr Gąsior, szósty dan, w ubiegłym roku dostał od prezydenta Rzeczpospolitej medal z ministerstwa właśnie też za wdrażanie nowych programów szkoleniowych w tych grupach wiekowych, za przygotowanie całego procesu przygotowawczego od właśnie maluszka. Taki przeciętny zjadacz chleba, kibic, kojarzy taekwondo, że to jest sport walki. Co można bliżej opowiedzieć? Czy to jest właśnie to taekwondo, które już od kilku lat jest dyscypliną olimpijską i na czym polega i co w nich właśnie ci najmłodsi odnajdują, że to akurat przyciąga? Znaczy na pewno jest frajda na treningach, bo jest różnorodność zajęć, także można powiedzieć, czasy się też zmieniły. Jak zaczynałem ponad 20 lat temu, to często 2-3 ruchy się jechało godzinami, trening z treningu to samo. Teraz wygląda to zupełnie inaczej. Te treningi są w ogromnej zmienności planu, także tym dzieciom się praktycznie nie nudzi. Wiadomo, w tych początkowych grupach jest to tak, że Akademia Ruchu, czyli dużo jest gibkości, rozciągania, wzmacniania całego organizmu. Oni tak naprawdę w tej początkowej fazie aż tyle tego taekwondo nie poznają, bo w tym wieku jest to niepotrzebne. Najpierw trzeba od małego przygotować ciało i w ogóle nauczyć ich tego, że sport jest ważny i nieodzowny w tych czasach. Mamy pierwsze rozstrzygnięcia w kategorii dziewczynek do lat 6. Pierwsze miejsce, proszę przedstaw się. Maja Adamczyk. I drugie miejsce? Julia Śliwińska. Dziewczynki, jak długo już trenujecie tę dyscyplinę sportu, taekwondo? Ja trenuję drugi rok, a ja trenuję 3 lata. W wieku 6 lat już trzeci rok trenujesz. Skąd w ogóle pomysł, żeby się zapisać na taekwondo? To sama padłaś na to, czy może ktoś z rodziców? Mama przeczytała mi w internecie. I miałeś jakieś opory, czy od razu się zgodziłaś? Od razu się zgodziłam. A ty? Mi tata przeczytał, jak pan zawieszał na drzwiach. I fajnie tak już chodzić na treningi, trenować, startować w zawodach, jeszcze nie umie się pisać, czytać i już takie poważne obowiązki w życiu? Nie, będzie, jak ktoś nas zaatakuje, to wtedy użyjemy tych... A, to po to, żeście się zapisały, tak? Tak. A ty też był taki cel, żeby się zapisać, żeby się potem obronić? Tak. I to są wasze pierwsze zawody, pierwsze sukcesy, czy już żeście gdzieś startowały? Ja już startowałam, tylko nie pamiętam w ilu. Ja też startowałam, ale w innych rzeczach, w takich zawodach i w pływaniu. Na czym te uderzenia polegają? Czy jest tu jakiekolwiek niebezpieczeństwo, że ktoś sobie może krzywdę zrobić? Czy bywają takie wypadki? Czy wszystko jest ok, że 100% bezpieczeństwa? Tak, jest to 100% bezpieczne. Są to miecze soft, czyli miękka pianeczka, są kaski, tak jak widać, z kratką. Także tutaj nigdy nikomu się zupełnie nic nie stało. Jest to częsty element treningu z tymi pałeczkami. Zresztą wiąże się wiele ćwiczeń ogólnorozwojowych. No jest fajna sprawa, bo to wygląda na takie klepanie, ale to jest uczenie już tego refleksu, żeby i oczu nie zamykać, obserwować przeciwnika, w pewnym momencie zablokować, zaatakować. Także wszystkie te potrzebne odruchy są od małego właśnie, między innymi na takich pałkach wyuczane. Tak, ale już jak są ci starsi, jak tu za nami widzimy, to czy rozumiem, że oni też trenują na siłowni, żeby mieć siłę, to... Czy oni nie zrobią krzywdy rywalowi? Czy oni jakoś zwalniają? To uderzenie przed samym zetknięciem ciałem, na czym to polega? W tych starszych, cięższych kategoriach? No, jeżeli chodzi o walki, zresztą tutaj... Będziemy to filmować, ale jeszcze taki wstęp. Wstęp jest taki, że na dzisiejszych zawodach mamy formułę semi-kontakt, czyli jest to formuła przerywana, nie jest to walka ciągła, można powiedzieć najbardziej taka brutalna, bo sędzia przerywa w momencie, gdy jest jakaś niedozwolona technika. Można powiedzieć tak, jakby
byśmy oglądali boks, tak? Zawodnicy walczą, jak jest coś nie tak, sędzia przerywa. Dzisiejsza formuła to jest, jak wspominałem, semikontakt, walka przerywana, czyli sędzia dosyć często przerywa. I także są ostrzeżenia za zbyt mocne ciosy. Nie wolno z pełną siłą uderzać, ponieważ jeżeli chodzi o taekwondo, to szczyci się najmocniejszymi uderzeniami w sztukach walki. Są programy na Discovery i inne, także tam można sobie nawet na YouTube pooglądać. Przykładowa siła uderzenia zawodnika o stopniu, tak jak widzieliśmy chłopaka, drugi, trzeci dan, to jest nawet do tony 400, do tony 500, także to jest... Nawet mówię, jak nieraz rodzice trzymają naszym dzieciakom tarcze na treningach i są to nawet chłopaczki 12-14 lat, to ojcowie się dziwią, że przestawia go ta tarcza, gruba pianka, która go dzieli od nogi. Także tutaj jest siła potężna. Chodzi nam o to, żeby w tej formule semi pokazać sprawność zawodnika, pomysłowość. Nie chodzi bij, zabij, bo to nie tak, tego nie w taekwondo nie rozszerzamy, żeby coś takiego było, nie? Mamy zwyciężenie kolejnej konkurencji. Przedstaw się. Martyna Szymczak. Skąd przyjechałaś do Wielunia? Sieradza. I na czym polega ta konkurencja, którą wygrałaś? Opowiedz tak w skrócie. Kopanie kto najszybciej. W ciągu 15 sekund, tak? Jaki miałeś wynik? 43. Prawie daje średnio 3 uderzenia na sekundę. Chyba o ponad 10 wyprzedziłaś kolejną rywalkę, prawda? Uderzeń. Specjalizujesz się właśnie w tej jednej konkurencji, czy to po prostu jest wynikiem tego ogólnego treningu w taekwondo? Ogólnie też ćwiczę w domu, więc dlatego. Tak. Przygotowałaś się specjalnie do tej konkurencji, czy przyjechałaś też po sukcesy w takich taekwondo w walce? Też w walce. Już jesteś poza walkami, czy przed? Poza. Jak tam wyszło? Dobrze. Które miejsce? Chyba trzecie. Tutaj pierwsze, powiedz mi, czułaś się faworytką? Wiedziałeś, jaki masz wynik życiowy i czy tu zbliżyłaś się do tego rekordu? Nie wiem. Nie mierzyłaś w domu wcześniej? Nie. Tak się po prostu zapisałaś, a widząc, jak przeciwniczki przed tobą uderzają, czułaś, że masz szansę? Tak. Czułaś i jeśli dobrze widziałem, to 31, 32 uderzenia były najlepsze, a ty 43. Nie, niesamowity ten wynik. Trenuję chyba już niecałe 2 lata. Co cię zwabiło do tej dyscypliny sportu? Żeby uczyć się, jak się bronić, jakby ktoś mnie zaatakował. Pan Marcin Starik jest naszym kolejnym rozmówcą. Sędziował konkurencję, domyślam się, że jedną taką z uzupełniających, przygotowującą do tych klasycznego taekwondo. Właśnie na czym ta konkurencja polegała? O co w niej chodziło? To jest konkurencja, nazywa się test szybkości. Polega na tym, że kopiemy jedną nogą jak najszybciej w tarczę. O tyle jest trudna, że trzeba technicznie kopnąć, bo nietechniczne kopnięcia, czyli jakieś powietrzu, niedokładne, nie liczą się. Liczą się tylko te dokładnie trafione, technicznie. Dziewczyny super szybkie. Ta, która wygrała 40 ponad, to jest naprawdę... Zwyciężczyna powiedziała, że nigdy w domu nawet nie mierzyła sobie takiego wyniku. Zapisała się i wyszedł wynik chyba ponad 10 uderzeń lepszy od drugiego miejsca. Tak, tak, bardzo szybka. No, 15 sekund, 40 chyba 6 miała uderzeń, to jest więcej niż 2 uderzenia. Prawie 3 na sekundę. Prawie 3 na sekundę, to jest naprawdę już bardzo duża szybkość. A w taekwondo szybkość jest bardzo... Można o niej powiedzieć, że to jest talent i że ona zrobi karierę? No jak dobrze będzie ćwiczyć i to na pewno, na pewno. W taekwondo bardzo ważna jest szybkość, także na pewno będzie miała przyszłość przed sobą. Widzimy, że dziewczyny się ostro rozgrzewają, są jeszcze inne konkurencje, które nie polegają właśnie na walce, a właśnie takie tego typu, co przed chwilą widzieliśmy? Tak, za chwilę zrobimy sobie tutaj test wysokości. To są ogólnie dwie dyscypliny, to techniki specjalne tak zwane. Test wysokości polega na tym, kto wyżej kopnie i nie wywróci się. Mamy specjalne urządzenie, za chwilę będziemy montować, dziewczyny będą kopać. Zobaczycie Państwo, że dużo wyżej niż ich głowa będzie packa. Jaki wynik się można spodziewać? Ogólnie rekord jest na 3,5, ale to najstarsi. 3 metry 5 centymetrów. A te dziewczynki, jaki pan się wynik? Myślę, że no gdzieś tak, o, to nie wiem, no gdzieś... 1,80 m. 1,80 na pewno, 1,80 m. Dzieciaki są nieprzeciętnie skoczne.
kategorii wiekowej mamy 7. Przedszkolaki, młodzicy, kadeci, juniorzy, młodsi juniorzy, seniorzy i SS grupa, super seniorzy. Także można powiedzieć 7 grup wiekowych, tak jak pan widzi, od przedszkolaka do osób po 35 roku życia, dla nich są też grupy. Co jest fajnego w taekwondo, nie każdy musi walczyć, bo nie każdy czuje do tego, mimo że niektórzy trenują bardzo długo, to nie każdy chce. Także są, tak jak zobaczycie państwo później, techniki nożne z wyskoku na przykład na 2,80 w górę nogą, bez żadnego wybicia, praktycznie prosto z ziemi. Także są testy siły, łamanie desek, akurat dzisiaj tego nie będzie, myślę, że za rok to zrobimy. Testy szybkości, tak jak mamy za plecami układy formalne, czyli można powiedzieć walkę z cieniem, która rozwija nas ruchowo bardzo. Od 3 lat, od czasu kiedy współpraca z Polską Federacją Taekwondo w Wieluniu i z trenerami się układa tak naprawdę pozytywnie i poczułem, że to są ludzie w cudzysłowie pozytywnie zakręceni, że oni nie pytają się, ile dostaną pieniędzy, jakie dotacje i tak dalej, tylko robią swoją robotę ciężką. To doszedłem do wniosku, że to pokażcie, ile tych dzieciaków faktycznie kształcicie, przygotowujecie, trenujecie. Krótko mówiąc, burmistrz was sprawdzi. Wierza pan dzisiaj co? I okazuje się, że faktycznie nawet nie zdajemy sobie sprawy, jakim zainteresowaniem cieszy się właśnie taekwondo i że takie rzesze dzieci mogą dzisiaj o godzinie 9 rano zgromadzić się tu na tej naszej sali w Osieru. Dlatego wiem jedno, że pieniądze, które powoli jakby dofinansowujemy i dotujemy ten klub, jest wart tego i mam nadzieję, że to jest pierwsza inicjatywa, skoro nigdzie w województwie do tej pory nie wymyślono, żeby tego typu mistrzostwa zrobić, to oczywiście fajnie być tym pierwszym, dlatego chylę czoło organizatorom i z Polską Federacją Taekwondo mam nadzieję, że to jest dopiero początek współpracy i tego typu imprezy i być może wyższej rangi zaczną funkcjonować w Wieluniu. Ma pan do czynienia na co dzień z przedstawicielami różnych dyscyplin sportu, które funkcjonują w Wieluniu. Na podstawie tego, co pan zobaczył na podstawie tych kontaktów 3-letnich, co by pan podpowiedział tym przedstawicielom innych gier zespołowych, nie tylko w Wieluniu? Dobrze jest robić swoje, być skromnym, tak jak ci właśnie trenerzy, którzy przychodzą, mówią, sygnalizują, co się udało, bo i osiągnięcia, które my informujemy, czy na stronie internetowej, czy w inny sposób, powodują, że przychodzą, mówią, nie wyobrażam sobie niektórych dyscyplin, że tak cicho, z taką ilością byłoby na hali, tak? To kształtuje pewien taki charakter człowieka młodego. Jeżeli tu od 4-5 roku życia dzieci biorą udział w tych zawodach, to już świadczy o tym, że naprawdę jest duże zaangażowanie, a ja już też nie pamiętam tak dawno, żeby naprawdę była wypełniona ta hala. Od tak z niczego, tak? Dlatego mam taką nadzieję, że dzisiaj naprawdę zaczynamy współpracę z Polską Federacją Taekwondo i kolejne imprezy przed nami w następnych latach. Jeżeli ktoś ma kilkanaście lat, 13, 15, czy w każdym momencie może się zapisać, czy już jest za późno dla niego? Czy może nawet 30-letni człowiek się zapisać, jak to jest? No można w każdym wieku. Wiadomo, czym młodszy wiek, tym lepiej jest. Tym lepiej jest i dla przeciwnika, i dla uczestnika, i dla trenera, prawda? Czym młodszy, ale mamy, na najstarszego mam kolegę, co trenuje u mnie, 62 lata ma, trenuje z córką na starszej grupie i też się cieszy. Taekwondo nawet był z nami na obozie letnim, teraz jedzie na obóz zimowy, także tak jak widać, każdy się odnajduje. Ktoś obejrzy nasz program i weźmie sobie pana słowa do serca. Co należy zrobić, żeby przyjść na zajęcia, zapisać się? Może nie od razu ćwiczyć, ale zobaczyć. A może jeżeli już poczuję powera, to zapisać się właśnie. Pierwszy trening jest zawsze darmowy, także nie polecam, żeby usiąść na ławkę oglądać, bo oglądanie to troszeczkę nam... Zorganizuje zajęcie. Znaczy nie nawet tyle, tylko no, trzeba na sobie po prostu wypróbować, bo no, wtedy wiem, czy to jest to, czy nie. Raczej osoby, jak już przychodzą, to zostają z nami. Czyli gdzie są te zajęcia, w jakie dni? Tu w Wieluniu konkretnie? W Wieluniu mamy zajęcia we wtorki, w piątki, w 4 grupach wiekowych. Pierwsza grupa 16, 17, 18, 19 i tak dalej. Przy ulicy Troguta, w szkole numer 5. Serdecznie zapraszamy również na nasze strony internetowe. Wystarczy wpisać Taekwondo Wieluń albo Polska Federacja Taekwondo. Poczytać sobie i po prostu odważyć się, bo każdy się czuje pewniej, czy jest to kobieta, jak troszeczkę samoobrony się nauczy, porozciąga się, pewne ciosy,
dotlenimy serducho. No naprawdę, no, samo dobro, jak się uprawia sport. 50-osobowa reprezentacja gospodarzy wypadła znakomicie, zajmując pośród 11 klubów pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej. Indywidualnie wyróżnić natomiast należy Rosalię Słaby, która czterokrotnie stawała na podium.